Zadanie. Ile razy zwiększy lub zmniejszy się ciśnienie, jakie wywiera człowiek na śnieg, jeśli założy na nogi śnieżne rakiety o powierzchni 6 razy większej niż powierzchnia buta? Myślę, że w telewizji widziałeś taką sytuację, że ktoś wędruje po śniegu w takich śnieżnych rakietach. Zwiększają one powierzchnię nacisku na śnieg i dzięki temu człowiek chodzi po śniegu. I nie zapada się w taki śnieg. To zadanie zrobimy dwoma sposobami. W pierwszym sposobie stosujemy wzór naciśnienia. P1 równa się F1 przez S1. Jedynki dodałem dlatego, ponieważ opisuje to pierwotną sytuację, kiedy człowiek ma na nogach buty, czyli ma powierzchnię butów S1, a F1 jest to siła nacisku. Naszego człowieka na śnieg. Jeżeli nasz człowiek nałoży śnieżne rakiety na nogi, to zauważ, siła nacisku, czyli wartość w liczniku, się nie zmieni, a powierzchnia, która jest w mianowniku, wzrośnie sześciokrotnie. Zatem drugie ciśnienie możemy wyrazić w postaci dzielenia, czyli kreski łamkowej. I zauważ, ciśnienie, czyli wartość nacisku, nie zmienia się. A powierzchnia, jak już wspomniałem, wzrośnie nam sześciokrotnie. Tę wartość możemy rozpisać jako 1 szósta razy F1 przez S1, czyli tak jakby tę szóstkę z mianownika wyrzucamy przed ułamek, a tutaj jest niewidoczna jedynka i też ją można wyrzucić, czyli mamy 1 szóstą razy F1 przez S1. Zauważamy, że ta wartość jest to to samo co na górze, czyli jest to pierwotne nasze ciśnienie. Czyli zauważ jeszcze raz. P1 ma taką określoną wartość, a P2 wyszło nam, że to jest 1 szósta właśnie tego pierwotnego ciśnienia. Czyli ciśnienie jest 6 razy mniejsze po nałożeniu śnieżnych rakiet. Wszystko to dzięki zwiększeniu powierzchni 6-krotnie. Dajemy odpowiedź. Ciśnienie zmniejszy się 6 razy. Ale chciałbym również to zadanie pokazać Ci na podstawie drugiego sposobu. W drugim sposobie możemy po prostu przyjąć sobie pewne liczby. Czyli wymyślamy sobie, że siła nacisku F1 to jest 600 N, wymyślamy sobie, że powierzchnia butów albo jednego buta, tak naprawdę nie ma znaczenia tutaj. S1 równa się 0,01 m2. W drugiej sytuacji. Siła nacisku oczywiście się nie zmienia, ponieważ masa człowieka się tutaj nie będzie zmieniała. Zaś powierzchnia, wiadomo, wzrośnie nam sześciokrotnie, czyli tę wartość trzeba pomnożyć razy 6, czyli otrzymujemy 0,6 m2. No i trzeba obliczyć ciśnienie dla tej sytuacji i dla tej oto sytuacji. Liczymy P1, czyli bierzemy te dwie wartości, dzielimy 600 N przez. 1 setną metra kwadratowego. Po podzieleniu otrzymujemy 60 tysięcy paskali. Teraz przejdźmy i obliczmy drugie ciśnienie. Będziemy dzielić 600 newtonów przez 6 setnych metra kwadratowego. Po podzieleniu otrzymujemy 10 tysięcy paskali. I widzimy, że po nałożeniu nard po sześciokrotnym zwiększeniu powierzchni, Ciśnienie, widzisz, zmalało nam 6 razy, czyli odpowiedź jest identyczna.